Jest usmarane spod halemskiego kościoła Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej Halembie. Właśnie startuje 34. halemska piesza pielgrzymka do Częstochowy. Drodzy Państwo, my oczywiście z kamerą towarzyszyć będziemy pielgrzymom. 250 osób właśnie teraz stąd wyrusza pieszo, by podziękować i prosić Matkę Boską na Jasnej Górze. Witam z samego poranka. Ciepło na razie, więc nie wiemy jak będzie. Wszystko zawierzamy Panu Bogu. Faktycznie za chwilę ruszamy. Przed nami odcinek do Świerklańca w całości, czyli pierwszy przystanek na Goduli, drugi przystanek w Piekarach Śląskich i wieczorem, właściwie w południe, pomiędzy 4 a 5, jak Pan Bóg pozwoli, lądujemy właśnie w Świerklańcu. Tam pierwszy nocleg, tam jeszcze wieczorem o godzinie 20 dzisiaj uroczysta Eucharystia, pierwsza w czasie drogi pielgrzymkowej, na którą wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. No w czasie postojów, myślę, to nie muszę tu dużo tłumaczyć. Jemy, odpoczywamy i potem ruszamy dalej. Odcinki drogi są mniej więcej po 2 godziny, po 1,5 godziny. Słuchajcie, ile się da. I śpiewamy też. Idziemy, idziemy. Machajcie wszystkim, którzy nie idą. A ci, co nie idą, niech żałują. W ogóle idę po raz czwarty, a z potrzeby serca. Nie mogłam się już doczekać, żeby znowu spakować torbę i pieszo ruszyć do Matki Boskiej Częstochowskiej. Nigdy nie traktowałem tego jako jakiegoś takiego momentu, w którym idę, bo chcę coś załatwić faktycznie. Zresztą było to elementem całego modlitewnego mojego roku. Każdy z nas ma za coś podziękować Matce Bożej, chociażby za dobrze przeżyty rok. Każdy ma na pewno jakąś swoją prośbę. No, tak samo ja, tak? Mam swoje intencje, w których idę. No i dzięki tym intencjom łatwiej iść. Ja idę po raz piąty, ale idę w intencjach rodzinnych. Przed brakiem kondycji, zawsze jest strach, zawsze jest niepokój, ale zawsze są też fajne, pozytywne emocje. Słuchajcie, zaś kamera! Tak? Pomachaj. Jezus!
na Ciebie, Ojcze, naszą ojcowską głową. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień. La 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 la. Myślę, że fenomenem halemskiej pielgrzymki, tak jak fenomenem każdej pielgrzymki, jest Pan Bóg, jeśli tak można nazwać. Jego dostawiamy na pierwszym miejscu, Jego chcemy uczynić najważniejszym. Tak jak mówię, jesteśmy dopiero po pierwszym etapie, pierwsze leczenie nóg, pierwszy odpoczynek tutaj tradycyjnie na Goduli. No już trwała modlitwa, przede wszystkim chcemy to Panu Bogu zawierzać. Też każda radość tutaj, każdy śpiew też są modlitwą, tak to chcemy tutaj czynić. Myślę sobie, że jest wiele intencji, w których ludzie idą tutaj, czy do dziękczynnych, czy błagalnych. Właśnie to jest fenomen halemskiej pielgrzymki. Na razie jest troszeczkę ciężko, jeśli chodzi o warunki zewnętrzne. Jest poniedziałek, rano jeszcze, tak, więc bardzo dużo samochodów, duży hałas z powodu tych samochodów, szczególnie ciężarowych. Też musimy bardzo mocno o bezpieczeństwo dbać, no ale dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet przez taki hałas może się przebić do ludzkich serc. Niecałe półtorej godziny halemska piesza pielgrzymka na Jasną Górę dotarła na Nowy Bytom. Idziemy dalej, a już za moment pierwszy postój na Goduli. Czwarta halemska pielgrzymka na Jasną Górę trwa. Dotarliśmy właśnie do Goduli. Za nami około 12 km. Temperatura ponad 30 stopni, ale wszyscy póki co czują się świetnie. Pierwszy odpoczynek. Przed nami teraz kolejne 10 km, zanim dojdziemy do Bazyliki w Piekarach Śląskich. Każdy z nas, jeśli idzie na tę pielgrzymkę i już zdecydował się pójść, to nie jest tylko jakiś trening fizyczny po to, żeby schudnąć. To jest przede wszystkim właśnie odpowiedź na pewne pytania, które człowiek sobie stawia. Myślę, że każdy z nich tutaj obecnych, ja też zresztą, każdy z nas zabiera jakieś pytania, podziękowania, wątpliwości. I to jest czas, żeby na te wątpliwości, pytania odpowiedzieć, ale odpowiedzi już szukać nie tyle w samym sobie, co naprawdę posłuchać Pana Boga. Myślę, to jest ten czas właśnie tych rekolekcji w drodze, pielgrzymki. Jesteśmy 24 godziny na dobę podłączeni pod Pana Boga, jeśli tak można to nazwać. No właśnie, przede wszystkim chcemy mieć serca otwarte i każdy, kto tu idzie, jeśli serca nie otworzy, to nie przeżyje. To jest decyzja każdego z nas. Myślę, że też czas przebywania ze sobą i z Panem Bogiem, jakby te serce wtedy łatwiej się otwiera. Odczucia po pierwszym odcinku trasy, 12 km już za nami. Jak nogi, jak się Pani czuje? Jak do tej pory bardzo dobrze. Polecam wszystkim pielgrzymkę z Halemy do Częstochowy. Idzie Pani pierwszy raz, więc jak to się stało, że się Pani wybrała? Zamiary były już parę lat temu, ale można to dopiero czasowo teraz było zrobić. Były jakieś przygotowania przed pielgrzymką? Tydzień temu żeśmy byli trochę wędrować, też 12 km. Dawid, która to Twoja pielgrzymka? Piąta.
Jak się czujesz po tym pierwszym odcinku? 12 km to tak naprawdę jeszcze niedużo, sporo przed nami, ale ten pierwszy to jest taki pierwszy sprawdzian kondycji, więc jak w tym roku? Szybko poszło i w tym roku troszkę też inaczej, bo w tym roku idę, kieruję ruchem, więc też to ten czas bardzo szybko minął. Rok temu było trochę dłużej. To kierowanie ruchem to chyba nie jest prosta rzecz, zwłaszcza w centrum, kiedy przechodzimy przez Rudę Śląską, bo co innego później, kiedy idziemy przez mniejsze miejscowości, tutaj w Rudzie Śląskiej jednak 250 osób na drodze, to dla Was spore wyzwanie. Zgadza się, no i w tym roku jest jeszcze to utrudnienie, że są 4 nowe osoby, więc mamy troszkę nową ekipę i musimy się zgrać jeszcze, więc dużo było teraz błędów po drodze, musimy się teraz zrehabilitować i to nadrobić jeszcze. Duża odpowiedzialność. Oj, bardzo. Trzeba uważać, być rozważnym i też te boczne dróżki zabezpieczać, żeby tam nikt nie wyjechał. Pani Stanisławo, który raz na Halemskiej pielgrzymce? Halemskiej 13 raz, razem z rodziną całą, czyli z mężem, z synem i z córką. Rok po roku? Tak, rok po roku 13 lat, to jest nasze 13. Co sprawia, że co roku wybieracie się w sierpniu na tą pielgrzymkę, bo to jednak kawał drogi. Jest trochę wysiłku, ale idziecie całą rodziną, 13 lat, więc co powoduje, że co roku zbieracie się w sobie i wyruszacie? To znaczy przede wszystkim planujemy już cały czas wolny tak, aby właśnie wyruszyć zawsze na ten termin do Częstochowy. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa to na pewno po prostu ładujemy akumulatory na cały przyszły rok. Dziękujemy za rok, który minął i prosimy o następny, kolejny, Matkę Bożą, o łaski i zdrowie. To ostatnie pytanie o kondycję. Jak po pierwszych 12 kilometrach? To znaczy wczoraj już miałam przedsmak, bo byłam w piekarach na pierwszej pielgrzymce kobiet, więc dzisiaj tak troszeczkę wydaje mi się, że łatwiej. Jedynie walczę ze spaniem, bo mało śpię. Okej, kochani, informacja jest taka, że musimy ruszać. Raz, no nie słychać dalej przez tego głośniki. 13 na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. 34. Halemska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę opuściła już Rudę Śląską. W tej chwili jesteśmy na Sząbierkach i stąd dokładnie 10 km do Bazyliki w Piekarach Śląskich, gdzie kolejny postój. Tam odpoczywać będziemy 1,5 godziny, ale to za jakiś czas, bo tak jak mówiłem, przed nami jeszcze 10 km. Halemska Pielgrzymka właśnie nas mija, więc pomachają teraz do Was, a Wy do nich i do zobaczenia za moment. Halemska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę dotarła już prawie do centrum Piekar Śląskich. Za moment kolejny postój, tym razem pod piekarską bazyliką. A my zapytamy pielgrzymów, jak czują się po tym drugim, trudniejszym odcinku. 34 stopnie Celsjusza to temperatura, która trochę dokucza, ale póki co wszyscy w dobrych nastrojach i za moment sprawdzimy, jak czują się po drugim etapie. Thank you.
Jest to moja pierwsza halemska pielgrzymka. Idę jako kleryk z seminarium. Oczywiście pierwszy raz, bo zawsze byłem na wakacjach na wsi, a w tym roku czas dla parafii przeznaczam właśnie na tegorocznej pielgrzymce halemskiej do Częstochowy. Był jakiś trening przed wyjściem? Jakieś dłuższe spacery? Coś w tym rodzaju? Po pierwsze Komunii Świętej zacząłem pielgrzymować z tatą razem do Piekar Śląskich. W tym roku była 11. pielgrzymka, niestety już z Chorzowem, z kolegą z parafii, bo nie mogłem z Halembą przyjść, niestety. I myślę, że ten trening do Piekar Śląskich zawsze był takim jakimś mocnym wyzwaniem. Początki były trudne, jak byłem młodszy, to było w wieku 10 lat, ale z biegiem czasu jakiś ten trening był taki mocniejszy i dawałem radę. I teraz właśnie do Piekar to nie był żaden problem, że przyjść, jeszcze blaz nie ma, także wszystko w porządku, jak to ksiądz Karol mówi, jest super. A pomówmy o tej duchowej stronie. Czym dla Ciebie jest pielgrzymka? Pielgrzymka jest to takie spotkanie z Panem Bogiem w drodze. Każdy z nas chodzi gdziekolwiek, czy do sklepu na zakupy, a to właśnie pielgrzymka jest takim wyzwaniem w drodze, żeby właśnie odkryć Pana Boga, właśnie spędzić z Nim dużo czasu. I właśnie pielgrzymka do Matki Bożej na Jasną Górę jest takim prawdziwym wyzwaniem i drogą, gdzie można się sprawdzić, spełnić, gdzie można swoją relację z Panem Bogiem pogłębić, gdzie można też sprawdzić samego siebie, jaka ta duchowość jest. Każdy z nas powinien mieć taką duchowość, czy też właśnie pielgrzymkowa, czy jakieś tam rozważanie Pisma Świętego. To jest wszystko takim bardzo, taka relacja z Panem Bogiem, tak? Każdy kocha swoich bliźnich, tak? My też powinniśmy kochać Pana Boga, przede wszystkim Pana Boga, żeby ten czas właśnie był taki najlepszy. To i podsumować ten swoje rekolekcje takim pielgrzymką, to jest naprawdę warte do przeżycia. Trasa jest mi znana, mam trochę obawy z tego, że w zeszłym roku po prostu stawy kolanowe, że tak powiem, zaczęły mnie boleć już w połowie drugiego dnia i no, że tak powiem, gdzieś tam te obawy na pewno są, choć bardzo bym chciała przejść całą trasę tam i z powrotem, nie podjeżdżając żadnego, że tak powiem, odcinka autem. Właśnie, w zeszłym roku mówisz, miałaś trochę problemy po drodze z nogami, ale to Cię nie odstraszyło, idziesz znowu. Nie, nie odstraszyło mnie, broń Boże, miałam nawet problemy, że tak powiem, że iścia w tym roku na tą pielgrzymkę, miałam trochę pod górkę, jeszcze miesiąc temu nie wiedziałam, czy pójdę, no ale jednak jestem tutaj, Pan Bóg nade mną czuwał, modlitwy zostały wysłuchane, żeby tu się znaleźć z pielgrzymami obecnymi, także Bóg zapłać Panu Bogu za to, że czuwał nade mną. Co jest takiego w tej halemskiej pielgrzymce, że młodzi ludzie chcą na nią chodzić, chodzą co roku, pamiętają o tym i robią wszystko, żeby tutaj się znaleźć. Myślę, że nie tylko znajomi ludzie, jacy tutaj przybywają i tak dalej, ale idą do Matki Bożej Częstochowskiej, na Jasną Górę zmierzają po łaski i modlą się, każdy idzie z jakąś intencją, tak? I myślę, że też jest to jakieś takie wyzwanie i tak dalej. Która szła w ubiegłym roku i tak jakoś nam się też zachciało. Są jakieś obawy? No, duże. Ale myślę, że damy radę. Jesteśmy w czwórkę, co prawda w niepełnym składzie, ale mąż jest w pogotowiu, w razie gdyby trzeba było, to może kogoś ewentualnie ściągnąć. Idziecie w jakiejś intencji, to na pewno. Były jakieś treningi przed wyjściem? Jakieś dużych nie, robiliśmy jakieś takie spacery, na rowerze jeździmy. Natalia, jak się czujesz po tym drugim etapie dzisiaj? Na razie dobrze, chociaż nogi bolą, ale na razie żadnej blazy nie ma, więc liczę na to, że tak będzie do końca. To Twoja pierwsza pielgrzymka? Tak, moja pierwsza pielgrzymka. Dlaczego się zdecydowałaś? Koleżanka tutaj obok, Dominika, była takim moim natchnieniem i po prostu się wybrałam. Trenowałaś przed wyjściem? Jakieś dłuższe spacery? Zdarzało się z psem do lasu, czasem kijki tutaj z koleżanką, ale tak aż takiego wielkiego treningu nie było przed pielgrzymką. Niektóre godziny, no to jest... Dotykam sobą serca Twego, gdy mam
Wczoraj rozstaliśmy się w tym miejscu pod piekarską bazyliką, dzisiaj więc stąd startujemy. 34. Halemska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę trwa. Przed nami teraz 7-kilometrowy odcinek do Świerklańca, gdzie pierwszy nocleg. Ja chciałem powiedzieć, że warto Maryję zaprosić do swojego życia. Bo jak to jest? Nie wiem, czy to już słyszeliście, może tak, może nie. Na weselu w Kanie Galilejskiej Matka Boża tylko była. I jak zauważyła zaraz, że czegoś nie było, to powiedziała to Jezusowi. I tak samo jest w naszym życiu. Jeżeli Matkę Bożą zaprosimy do naszego życia, to na pewno będzie coś, co tam będzie niepoukładanego, czegoś może zabraknąć. I Matka Boża szybko zatroszczy się o to, powie Jezusowi i nagle wszystko się może pozytywnie rozwiązać. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Komu lec temu go, idziemy. Riksza ruszo, ja? Chodźcie, chodźcie. Słuchajcie, trzeba by było co zaśpiewać od razu już, nie? Jedziemy i śpiewamy. Dzięki, Mateuszu. Panie, ręce ludem, proszamy. Nie wolno, słuchajcie, nie wolno. Dajcie się poprawić Panu Jezusowi. Pielgrzymi są witani, zazwyczaj w kościele Matki Bożej, tam jest wspólna modlitwa, pielgrzymów kropi się wodą święconą, zazwyczaj też pielgrzymi zatrzymują się tutaj w kawiarence, aby odpocząć, zjeść coś, napić się i kiedy już odpoczną, to na końcu też błogosławi się ich, wspólnie się modlimy, aby spokojnie mogli dotrzeć do celu, do Matki Bożej. Ksiądz nie jest stąd, ksiądz też tutaj do piekar przyjechał, czy tych pielgrzymek ostatnio sporo? Ja nie jestem z Piekar, jestem ze Skrzyszowa. Sam to roku chodzę, pielgrzymuję do Matki Bożej Częstochowskiej, ale z tego, co słyszałem, w tym miejscu bardzo wiele pielgrzymek się zatrzymuje. No, oczywiście też tutaj wiele pielgrzymów pielgrzymuje do Piekar. Tak myślę. Czym dla księdza jest pielgrzymowanie, pielgrzymka od tej duchowej strony? Od tej duchowej strony pielgrzymka jest czasem szczególnym. Kiedy człowiek może zostawić te wszystkie rzeczy codzienne, jak komórkę, MP3, komputer, telewizor, jest czasem takiego wyciszenia, czasem głębszego spotkania z Panem Bogiem. Pan Bóg, prawda, przemawia cały czas do człowieka, aczkolwiek człowiek w tym zabieganiu codziennym ciężko może usłyszeć jego głos, a pielgrzymka daje taką sposobność, żeby spotkać Pana Boga w drugim człowieku, w Eucharystii, w Słowie Bożym. I to pielgrzymowanie umożliwia właśnie taką relację z Panem Bogiem.
tym. Po 19 zaczną zjeżdżać się księża z naszej parafii, będzie okazja do spowiedzi też tam. Mamo, Pawełku. Te dzwony, które Państwo słyszą, to znak dla parafian ze Świerklanca o tym, że 34. Halemska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę już tutaj dotarła. Za chwilę parafianie, jak zapewniał ksiądz proboszcz, przybędą tutaj po to, żeby zabrać wszystkich, którzy uczestniczą w Halemskiej Pielgrzymce, na noclegi. My dotarliśmy do Świerklanca, tutaj pierwszy nocleg, za moment wracamy. Monika, która to twoja pielgrzymka? No mój mały jubileusz, 5. pielgrzymka. Tak. Od 5 lat co roku chodzisz? Od 5 bez przerwy co roku. No. Co jest takiego w tej pielgrzymce, że co roku się zbierasz i wychodzisz w sierpniu? Atmosfera tutaj jest niepowtarzalna atmosfera. To jest taki czas, że się czeka przez cały rok, że jak się skończy sobota, to wie, że za następny rok się znowu pójdzie i urlopy się planuje, wszystko naprawdę warto. Zapraszam wszystkich przy okazji do pójścia z nami za rok. Chcesz kogoś pozdrowić? To przede wszystkim pozdrawiam moich rodziców, moją siostrę, moje babcie, całą moją rodzinę. Pozdrawiam księdza seniora, księdza Jersza oraz naszego księdza proboszcza Jana Myśliwca i wszystkich znajomych. Jest super. Cała kłodnica jest super. Do Barwynika będzie pasować. Ja się stawię za tobą. To niektórzy są na L4. Przyszedłem, że się stawię. To są moje, Barty. Nie chciałabyś mi komplementu. Może jutro. Jutro się wybuduje. Jutro to będę umierać z tego powodu. Ale spokojnie, zrobimy ci taki ładny fioletowy uśmieszek. O, no chyba, że tak. To mi, żeby zasłużyło. I tylko to zależy. Od czego, Batuś? Mówię, że to zależy na tym uśmieszku. No od Wojtusia zawsze. A wy nie ma innego. Soon.
Czy księdza, to podsumujmy ten dzisiejszy pierwszy dzień 34. Halemskiej pielgrzymki. Jaki był? Ciepły. To na pewno był dzień ciepły. No, dawno już nie szliśmy chyba wszyscy jako pielgrzymi w takim skwarze. Oczywiście, no Panu Bogu dzięki, bo to zawsze też uczy jakoś pokory, ale no to też mogło trochę chorobowo u niektórych zadziałać. No, ale doszliśmy szczęśliwie wszyscy. Jesteśmy tutaj w Świerklańcu i Bogu dzięki. Podsumowując ten dzień, no był to Boży dzień, dlatego że też jakoś udało się zrealizować to, co zaplanowaliśmy i właśnie te konferencje w drodze i modlitwa cały czas była i dużo śpiewu i radości. Też Bogu dzięki za te wszystkie gdzieś tam rozmowy, słowa, które padały tutaj za Eucharystię wieczorem, za to miejsce, za dobroć ludzi, którzy no właśnie tutaj nas przyjmują też w Świerklańcu. Ta dobroć ludzi to też jest jak najbardziej podsumowanie dzisiejszego dnia. Kiedy my się za nich modlimy, jakoś Pan Bóg tak to zawsze robi, że dobrocią się oddzięcza od strony innych ludzi. Jest pięknie, jest super, jak to mówimy na tej pielgrzymce cały czas. Czwarta halemska piesza pielgrzymka na Jasną Górę, dzień drugi o 6:00 pobudka, potem pakowanie, śniadanie i za moment o 8:00 msza święta, która rozpocznie drugi dzień marszu. Dzisiaj przed nami Żyglin, miasteczko śląskie, Miotek i Lubrza. Cel naszej podróży to niespełna 25 km. Pogoda zapowiada się świetna, chociaż może nawet zbyt upalna. Zaraz o nastroje zapytamy pielgrzymów i idziemy do Lubrzy. Po pierwszej do pielgrzymki bardzo wspaniale. Przechodząc właśnie do Świerklańca, bez żadnej blazy, jest oczywiście, jak ksiądz Karol mówi, cały czas super. Wszystko na chwałę Bożą, oczywiście też, jak to mówi jeden ze świętych, nie ma chwały bez cierpienia. Do Częstowy zmierzamy dalej. Właśnie teraz, za chwilę będzie msza święta na naszych rekolekcjach w drodze. Także prosimy o modlitwę i o doping dla wszystkich pielgrzymów. My również o Was pamiętamy, o tym, że jesteście z nami duchowo. Tak samo my się z Wami łączymy i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie w Lubrze na pogodny wieczór. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami wszystkimi. Panie Eugeniuszu, to nie Pana pierwsza pielgrzymka. Pan zawsze z przodu, zawsze z krzyżem. Pan nadaje tempo, jak nastrój przed drugim dniem. No, ten krzyż to tak, że wziął po... Chodziła kiedyś taka Tereska z nami. No i od tego czasu tak też mnie to... Godą co, krzyża się nie trzeba wstydzić, normalnie się idzie i tego. No jest wiele razy ciężko, bo na trasie wiadomo, są różne i pogody i takie i to, ale o tym się nie myśli, się normalnie idzie i wszystko jest w porządku. Często przychodzą pielgrzymi do Pana powiedzieć, że Pan trochę zwolnił albo szedł trochę szybciej, czy Pan nadaje tempo i idziemy tak, no, jak tak Pan? I na tym tempem czasami może mi się zdarzy, że idę trochę za szybciej, nie? Bo ja to tak... Mam taki już chód wojskowy, taki jakby się to gada, nie? Wydłużony. No a
z tyłu po tym się zdarzy, że czasami zawołają, tam to się zwolni i zaś normalnym tempem się idzie, bo to są zrywy po tym środku różnie, bo to się inaczej idzie w środku, inaczej z tyłu, a z przodu normalnie się idzie. Zawsze lepiej, nie? No. Jaki jest ten odcinek dzisiejszy? Trudniejszy niż ten wczorajszy, czy podobny? No, dzisiaj się zobaczy, bo dzisiaj jest inna pogoda, ale wczoraj na przykład było fest, przygrzewało i to ludziom się dawało we znaki, bo to zresztą widać, nie? I niektórzy już mają i odciski i tego, i nogi mają zbolałe. Pani Olu, jak nastrój przed drugim dniem? Bardzo dobrze. Troszkę mało pospaliśmy, ale dobrze. A jak wspomnienia po wczorajszym, bo pani taki dosyć spory kawałek przejechała na rikszy. To łatwiejsze czy trudniejsze niż iść na własnych nogach? Mi to w żaden sposób nie przeszkadzało. Niektórzy ładnie śpiewają, ja może śpiewać ładnie nie potrafię, a lubię jeździć na rowerze, to w taki sposób mogłam pomóc. Ale mało kobiet do tego zadania akurat się garnie. No to w zależności od stopnia wytrenowania pewnie też tych kobiet. Może się boją, nie chcą spróbować, nie wiem. Będzie kolejna próba? Tak, stwierdziłam, że codziennie taki mały odcinek mogę sobie popedałować. Pozdrawiamy kogoś na Halembie? Moją całą rodzinę i mojego psa kochanego, który został. Siostro Mariolu, jak po wczorajszym dniu? Bardzo obolała nasza pielgrzymka, czy wczorajszy dzień to taki początek i jeszcze żadnych poważniejszych kontuzji czy poważniejszych odparzeń nie ma? Wczorajszy dzień był wspaniały, pielgrzymi cudowni i bardzo mało osób było takich, które chciały skorzystać z naszej pomocy. Najtrudniejszy był upał. To jest moment, w którym człowiek czuje się osłabiony. I tak naprawdę najtrudniejsze przypadki dotyczyły zasłabnięcia i takiego ogólnego przegrzania organizmu. Ale to silna grupa póki co? Silna, damy radę. Damy radę i dojdziemy w takim samym składzie, jak nie większym jeszcze, na pewno do Halemby. A jak dzisiaj? Bo pani nie pierwszy raz na pielgrzymce, zna pani tą trasę. Ten dzisiejszy odcinek to jest trudniejszy odcinek dla pielgrzymów, czy podobny do tego wczorajszego? Jest bardzo podobny do wczorajszego dnia, natomiast dla pielgrzymów jest łatwiejszy, bo są już rozruszani. Oni już wczoraj wpadli w rytm pielgrzymkowy, w związku z czym dzisiaj będzie im się dużo łatwiejszy. Panie Piotrze, pan to jest prawdziwy znawca pielgrzymek. Liczył pan kiedyś, na ilu pan był? Znaczy halemski czy w ogóle? W ogóle i halemski. No, w ogóle to tyle, ile mam lat, czyli 55 pieszych, a na halemski to 29. Ta halemska pielgrzymka to jest dla pana taka wyjątkowa pielgrzymka? No to jest bardzo wyjątkowa pielgrzymka dla mnie. Przez pewien okres czasu nie chodziłem z Halembą, chodziłem z Bykowiną, bo tam mieszkałem. Ale zawsze człowiek wraca do tej halemskiej. Najlepsze lata, najlepszych przyjaciół się poznało, kolegów. Niektórzy już odeszli, no ale to trwa jeszcze w pamięci, wszystko na żywo. Pan ma tutaj taką bardzo ważną funkcję na pielgrzymce. Dzięki panu wszystko słychać dla całej trasie. Długo się pan przygotowuje do takiego wyjścia? To zależy. Czasami bardzo długo, czasami zawsze miesiąc, czasami tydzień. To różnie bywa. No ale jeżeli są pomocnicy, taki jak Bartek w tej chwili, no to idzie lepiej. Są jeszcze osoby, które są nieobecne na pielgrzymce, ale przed pielgrzymką nam pomagają. Kolega Stasiu, który w niedzielę do 12 w nocy z nami siedzi i naprawia pewne elementy, które się zepsuły. Ruszamy, kochani. A 34. pielgrzymka na Jasną Górę. Właśnie ruszył dzień drugi. Ruszamy do Lubrzy. Przed nami 25 km. Chcemy prosić, abyś się za nami stawiała. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi. Teraz. Zawsze chcemy Ciebie naśladować. Choć nieraz już wątpimy w cały świat.
od nowa. A serca białe mieć jak lili kwiat. Ave Maria, Ave, Ave Maria. Słuchaj modlitwy nasze, Panie Boże nasze, niech do Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu, Bogu chwała, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Czy o słowo Boga tam zapisane, księga, którą się słucha, w sercu wypełnia, a nie tyle czyta. Kochani, zobaczcie, jak to jest w dzisiejszym świecie. Człowiek dzisiejszy nauczył się tego, że właściwie do wszystkiego potrzebuje instrukcji obsługi. Dzisiaj już właściwie nie potrafimy żyć bez instrukcji obsługi. Do wszystkiego jej potrzebujemy. Jakkolwiek rzecz się dzieje, wszędzie jest instrukcja. Jest to jakby zrozumiałe, oczywiście. Na przykład kupujemy leki, mamy tam wszędzie informację, że zanim spożyjesz ten lek, zapoznaj się z notką informacyjną, żeby wszystko było dobrze, żeby wszystko było dobrze. Przed nami już pierwszy postój, 6,5 km za pielgrzymami, teraz dotarliśmy do Żyglina. Tutaj będziemy odpoczywać, no i oczywiście będziemy pytać o to, jak pierwsza część trasy dzisiejszej. Pani Krystyno, pierwszy postój dzisiaj, pierwsze odciski bardzo boli? To znaczy takie malutkie odciski, w ubiegłym roku były większe. Idzie przeżyć. I ten odcinek był bardzo fajny, bardzo się fajnie szło, jest chłodno, chłodniej niż wczoraj, jest fajnie. No właśnie, pogoda chyba dużo daje, bo wczoraj było strasznie. Dużo. Dla mnie właśnie wczorajszy upał był okropny, okropny, a dzisiaj ta pogoda bardziej sprzyja. Idziemy dalej? Idziemy dalej. Mogę pozdrowić? Wszystkich. Pozdrawiam mojego męża, dzieci, wnuki, Igorka, który jest, mieszka na Halembie i mi kibicuje, i wszystkich znajomych. Teraz ze mną młodsi uczestnicy pielgrzymki, Kuba i Daniel. Jak się idzie? Fajnie, nogi bolą trochę. Tak. Jeszcze jedno tutaj. Nie wiem, tak, zwykle, normalnie. Który raz idziecie, chłopak? Słucham? Który raz idziecie? Trzeci. A ty? Też trzeci. Też trzeci, nic nie boli? No troszkę nogi, ale da się wytrzymać ten ból. A jak lepiej, dzisiaj czy wczoraj? Kiedy szło się wygodniej? Dzisiaj. A u ciebie? Też dzisiaj, bo wczoraj było słońce i się trudno szło, a dzisiaj jest tak wiatr i się lepiej idzie. Są już odciski? Nie. Troszkę. Troszkę. To jeszcze będziemy sprawdzać, a my oglądamy, co jeszcze dzieje się na pierwszym postoju. Tak.
na halemskiej pielgrzymce. Razem z nami również siostra Bernadeta i siostra Klara. Zapytam, czy to wasza pierwsza pielgrzymka halemska? Nie, to nie jest nasza pierwsza pielgrzymka. Rok temu byłyśmy też. Ja chodziłam wcześniej, ale nie jako siostra, tylko jako świecka osoba właśnie z tą halemską pielgrzymką. Jako, że jestem z Kłodnicy. I jak jest w tym roku? Dzisiaj łatwiej chyba się idzie ze względu na pogodę, czy dla siostry nie ma to jakiegoś większego znaczenia w porównaniu z dniem wczorajszym? No nie ma upału, to jest łatwiejsze. No jest duszno, może to jest taki problem, ale no jest dobrze. A u siostry? Jest super. Ona jest nauczona. Jest super. No myślę, że w porównaniu z wczorajszym dniem to rzeczywiście troszkę mniej świeci słońce, natomiast jest duszno. To czuje się tak troszkę, ale nie jest jeszcze najgorzej. A jak siostry oceniają atmosferę na pielgrzymce w tym roku? No, dla mnie jest podobna jak w ubiegłym roku, czyli jest bardzo fajnie, bardzo serdecznie, miło. Czuję się taką atmosferę wspólnoty, bliskości, myślę, celu, do którego zmierzamy. No i jest fajnie, radośnie, super. No super. Jest super, to jest hasło przyświecające tej pielgrzymce, a my idziemy dalej. Drugi dzień halemskiej pielgrzymki, jak się idzie dzisiaj? Lepiej, troszkę lepiej się idzie, bo już nogi bardziej rozgrzane, a pogoda ochłodzona. Także jest na pewno przyjemniej. Z kim pan idzie na pielgrzymkę? A z córeczką, z siostrzeńcami, no i z całą resztą ekipy. Dzisiaj ten odcinek łatwiejszy, czy trudniejszy od wczorajszego pod względem trasy, bo pogoda rzeczywiście dzisiaj taka bardziej sprzyjająca pielgrzymom? Pod względem trasy w zasadzie porównywalny. No, na pewno wczoraj się szło trudniej, bo to słońce trochę nam grzało. No, dzisiaj przyjemniej, więcej w lasku się szło. No i droga równa, także jak na razie odpukać w porządku. I kogo pozdrawiamy na koniec? No, pozdrawiam wszystkich, którzy zostali na halębie. Rodziców, teściów, wszystkich znajomych i pracowników urzędu oczywiście. I słuchajcie, przechodzimy na razie przed rikszę. Mocno przed rikszę. I riksza w odpowiednim momencie się włączy do jazdy. Tak po prostu. Fajnie, mnie do tego wszystkiego jeszcze namieszało. No. No. Daj buziaka do kamery. Próba z przodu, słyszymy. Dziękuję babci, mogę mnie pozdrowić nasza mama? Dziękuję. Masz nową nogę? Dobra, słuchajcie, Paweł wielką robotę robił. Sfera nam machał, patrzcie w kamerę, dobranej. Okej, ale będzie relacja. Dobrze, śpiewamy, kochani, do Matki Bożej. Przybie ludzie, biegną po pomoc do swej.
jesteś nam prawdą, drogą do Syna. Prawie 4 godziny wędrują już pielgrzymi z Halęby, dotarliśmy do Miotka. To kolejny, drugi już postój. Tutaj przez 1,5 godziny pielgrzymi będą odpoczywać, żeby udać się do Lubrzy. Do Lubrzy tak naprawdę nie jest już tak daleko, bo to niewiele ponad 8 km, ale cały czas robi się coraz cieplej, nogi coraz bardziej bolą. Sprawdźmy, jak nasi pielgrzymi czują się po tym ostatnim odcinku. Karolina, dotarłaś do pielgrzymki z jednodniowym opóźnieniem, ale idziesz już do samego końca? Tak, do samego końca, do samej Częstochowy. To znaczy, taki jest plan. To dzisiaj dla Ciebie pierwszy dzień, jak się idzie? Ciężko, ale nie mogę się przyznać, bo oni wszyscy już idą drugi dzień. A co, są już jakieś oznaki na nogach? Jeszcze nie, ale wieczorem spodziewam się. A dlaczego idziesz na pielgrzymkę i która to Twoja pielgrzymka? Dlaczego idę? Bo mam swoją intencję. W której to właśnie intencji idę na tą Jasną Górę, a to jest moja trzecia pielgrzymka chyba. Trzecia. Pozdrawiamy kogoś? Tak, pozdrawiam całą moją rodzinę, mojego męża Krzysztofa i mamę. Co jest takiego w tej halemskiej pielgrzymce, że się na nią nie idzie raz w życiu, tylko chce się wracać, chce się znowu pójść? No ta atmosfera tutaj. Ta atmosfera jest bardzo fajna i bardzo fajnie jest na ten, że wszystkich zapraszam. Na następne i kolejne, jeśli ktoś jeszcze nie był i spróbuje raz, to na pewno na następną pójdzie pielgrzymkę. Dzisiaj idzie się łatwiej niż wczoraj, bo pogoda chyba bardziej dopisuje. Dzisiaj się idzie fajnie, dzisiaj się idzie super. Wczoraj było bardzo ciężko. Ta pogoda po prostu dała popalić. Bardzo ciężko się szło wczoraj. Panie Wojtku, która to Pana pielgrzymka? Chyba 27 albo 28. Już traciłem rachubę. Zawsze halemska? Zawsze halemska. Dlaczego? No to jest tak, jak raz się spróbuje, to wciąga, no czegoś później latem brakuje. Ten urlop się już zawsze planuje na to, żeby na pielgrzymkę pójść, nie wiem, no to jest jakieś takie... Najważniejsza jest droga, bo w tej drodze się wszystko dzieje. Tam same wejście na Częstochowę dla mnie to jest już tak, już się z tym obyłem, bo to jest tyle razy, ale sama droga jest ważna. Bo w drodze się ludzie troszkę zachowują inaczej niż w codziennym świecie, mają czas dla drugiego człowieka, potrafią się otworzyć, potrafią... podzielić się tym, co mają, nawet ostatnią butelką wody, czego w normalnym świecie ciężko gdzieś znaleźć. Pan namawia inne osoby do tego, żeby chodziły na pielgrzymkę, czy poszły z Panem w tym roku, czy to jest taka jakaś stała grupa? Jak to? Znaczy ja poszedłem w tym roku z rodziną swoją, miałem iść tylko sam, no ale żonie się użaliło i też żeśmy postanowili zabrać, jeżeli nie mamy gdzie zostawić dzieci, no to wybraliśmy się z całą rodzinką. No także to polecam. No jest to ciężko, powiem szczerze, z takimi maluchami, chociaż moje są bardzo dzielne, za co ich muszę pochwalić. Chciałam się pożegnać, nie wiem. 34. Halemska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę trwa. My dzisiejsze nasze spotkanie z Państwem rozpoczynamy w Miotku, skąd pielgrzymka właśnie wyrusza do Lubrzy. Kochani, jeszcze jedna tuba. Krok za krokiem, krok ratunka, po drugiej szafie, a lecz tam, gdzie są Bóg, czeka nas matka, czeka nas Bóg. Nawet kiwaczki trwają, to jest dobre. Są podaj dłoń, razem idziemy to. Raz, jeszcze raz, ciągle wytrwale, iść coraz dalej. Krok, krok, za krokiem krok, ku brak, ku długi szlak. Lecz tam, u kresu dróg, czeka nas matka, czeka nas Bóg.
Razem jedziemy do nich. Raz, dwa, jeszcze raz. Ciągle wytrwale i coraz dalej. Czwarta halemska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Dzień drugi już praktycznie za nami, chociaż nie tak do końca. Za nami już ta trasa piesza pielgrzymki. Pielgrzymi dotarli właśnie do Lubrzy. Tutaj drugi nocleg, ale przed nami pogodny wieczór. Wszyscy, którzy na pielgrzymce kiedykolwiek byli lub ją oglądali, doskonale wiedzą o co chodzi, ale dajmy pielgrzymom przygotować się do pogodnego wieczoru i za moment będziemy wszyscy razem wspólnie się bawić. Macie miejsce? No, ksiądz może się jeszcze zmieścić w nocy. Nie no, ja mam trochę inaczej. Nie? Ja tutaj są gestory moich uczniów, wiesz, to jest. Kasia! Ja chciałem pozdrowić całą pielgrzymkę. Dążymy na Jasną Górę. Jest ładna atmosfera, jest dużo, jest ciepło. Dążymy do Matki Bożej pomodlić się za wszystkich. Chciałem jeszcze pozdrowić cały nasz ośrodek niepełnosprawnych w Halembie. Cały zespół od serca i pana Witolda Hankę. Dziękuję. A ja chciałam pozdrowić moją mamę i warsztaty terapii zajęciowej. A ja chciałam pozdrowić grupa czwarta dziewczyn, opiekunków oraz i z grupy trzeciej też dziewczyn i opiekunków z trzeciej grupy i z czwartej. Chciałam pozdrowić w pierwszej kolejności mojego męża, który bardzo ciężko pracuje, nie mógł ze mną przyjechać, a w szczególności moje kochane dzieci, które będą na mnie czekać, Pawła, Amelka, kocham was i moich rodziców jeszcze. Bardzo mocno was kocham. Tego, co mamy razem, by każdy nosi ze sobą to, co ma najlepszego. Zatem, aby wszystko mieć. Miał ojciec Abraham, a oni siedli i nic nie jedli, tylko śpiewali. Zatrzymujemy się! Syniania! Syniania! Idziemy dalej! Pielgrzymka Halemba! Przypominam! Miał ojciec Abraham, a oni siedli i nic nie jedli, tylko śpiewali sobie tak. Syniania! Pielgrzymka! Syniania! Halemba! Idziemy dalej! Ha ha ha!
zabawał, a oni śpiewali i nic nie jedli, tylko śpiewali sobie tak. Synianio! Jeżynka! Synianio! Halemba! Ręka, ręka, tańczy jego ręka. Siostry, mocno okrzyż, Mateusz! Ręka, ręka, tańczy jego ręka. I wszyscy! Chrześcijanin, tańczy. I słuchajcie, jedziemy! Chrześcijanin, tańczy. Uwaga! Noga, mocno! Tańczy jego noga, noga, tańczy jego noga. Szybciej! Chrześcijanin, tańczy. Mocno! Chrześcijanin, tańczy. Okej. Okay. Głowa, tańczy jego głowa. Głowa, tańczy jego. I chrześcijanin, tańczy. A teraz czas zaginiemy, uwaga. Włosy, tańczą jego włosy. Też macie. Włosy, tańczą jego włosy. To żeby siostry nie były poszkodowane. Oczywiście. Welony, tańczą jego welony. Welony, tańczą i welony. I chrześcijanie. Tańczy. Mocno! Chrześcijanie, tańczy. Uwaga! Śpiewamy wszyscy! Andrzej i Kasia teraz z nami. Jesteście tutaj co roku, od lat i ten pogodny wieczór to zawsze, ta atmosfera tego pogodnego wieczoru to wasza zasługa. Co sprawia, że tu co roku przyjeżdżacie, żeby razem z halemską pielgrzymką się bawić? To znaczy nasza zasługa, czy zasługa męża od kilku lat, natomiast ja uczestniczę w tych pogodnych wieczorach halemskich już praktycznie od lat 18, wow. Ponieważ 18 lat temu rozpoczęłam pielgrzymowanie z pielgrzymką halemską. Niestety w tym roku ze względu na obowiązki zawodowe nie mogłam uczestniczyć w tej pielgrzymce, ale żeby poczuć właśnie tego ducha, tą atmosferę pielgrzymki, zdecydowałam się po prostu przyjechać z mężem i właśnie towarzyszyć mu w tym wieczorze, który jest integralną częścią tej pielgrzymki, ponieważ
No wiadomo, chrześcijanin jest to taka osoba do tańca i do różańca także i potrafi się modlić, ale też i tańcem, i śpiewem, i takim właśnie radowaniem się chwalić Pana Boga, także no jest to też integralna część tej pielgrzymki, także dlatego no, tutaj jesteśmy. Też trzeba powiedzieć, że to nie tylko moja zasługa, bo tutaj ksiądz Karol, wcześniej ksiądz Grzegorz Stencel też. Tu było dużo osób, które się przewijało, Paweł też grając na gitarze. Dużo osób, które właśnie świetnie prowadzą ten wieczór, taki, tę zabawę w Lubrzy. Ja tylko dokładam swoją cząstkę jakąś i mam nadzieję, że w jakąś radość w to wkładam, też uśmiech. No i bardzo się cieszę z tego, że mogę to robić. Lubię to po prostu. A to jest chyba takie niespotykane na innych pielgrzymkach. Ten pogodny wieczór, on jest znany nie tylko tym osobom, które pielgrzymują. On jest znany wszystkim mieszkańcom Halemby, chociażby z tego, że co roku go obserwują. No i dużo osób przyjeżdża tutaj, żeby się wspólnie bawić. Jak myślicie, na czym polega fenomen tego wieczoru? No może Kasia coś powie, bo większe doświadczenie tutaj ma 18-letnie. Ja myślę, że jest to no, pewna taka tradycja, która kiedyś tam, ja nie pamiętam, kiedy to się rozpoczęło, ponieważ odkąd pielgrzymuję, te pogodne wieczory właśnie były tutaj w Lubrzy. Wcześniej tam na ogrodach farskich. Później kilka lat temu przeniosło się to tutaj na boisko szkolne. Ale po prostu jest to taki no, element, tak jak powiedziałam, tradycji i tej pielgrzymki, który no, wnosi i pewną radość i jeszcze bardziej integruje chyba wszystkich pielgrzymów. No i tak jak tutaj zostało powiedziane, jest taki bardzo charakterystyczny właśnie dla pielgrzymki halembskiej. Trudno rozruszać te osoby, które tutaj są, bo wiadomo, że jest mnóstwo osób takich, które już na halemskiej pielgrzymce były nieraz, ale co roku są osoby, które przyjeżdżają tutaj pierwszy raz, więc jest to dla nich nowość. Trzeba ich nauczyć tych piosenek, nauczyć kroków. Trudno to zrobić? Nie, ja myślę, że jakieś pierwsze dwa, trzy tańce takie bardziej znane, a potem już wpada się w ten wir takiej zabawy i naprawdę nie jest to nic trudnego. Wszystkie pożarowice halemby, opiekunów, że roboty, że zażył i wszystkie podopieczne tam, które tam są w ośrodku, pracują na obrobie wsi i ja by sobie jeszcze księdzowi Karolowi też podziękować za wszystko. Chciałam pozdrowić moje córki i zachęcić, żeby się wybrały na przyszły rok i powiedzieć, że czekam na nich w czwartek z kluskami, z roladą, z obiadem i życzyć dobrej nocy, dobranoc. 34. Halemska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, dzień trzeci, czas rozpocząć i rozpoczynamy tradycyjnie o tym mszy świętej. Dziś będzie to msza święta w kościele w Lubrzy. Marzena, która to twoja halemska pielgrzymka? No i jak się idzie w tym roku? Jest to moja piąta pielgrzymka. Szósta, tylko że pięć na własnych nogach. Idzie się super, jak na razie jest świetnie. Nóżki idą sprawnie, wszystko działa. Jest, jak tu mówi ksiądz Karol zawsze, jest super. Dzisiaj dochodzimy do celu, to ten ostatni dzień pielgrzymowania w tamtą stronę. Wiadomo, że trzeba jeszcze wrócić, ale dzisiaj jest ten dzień, kiedy dochodzi się do celu. To jest taki inny dzień niż te dwa poprzednie? Tak, to jest taki wyjątkowy dzień. Już człowiek idzie z takim właśnie, z taką radością, taki pełen właśnie takiej tej wiary, nadziei, że wszystko to, co gdzieś mamy w naszych sercach i to niesiemy ze sobą właśnie tam, to wszystko gdzieś tam zostanie, są to zawierzone Matce Boskiej i to jest taki właśnie fajny dzień. Jest trudny, jest ciężki, ale jest super tak naprawdę i jak już się tam wchodzi, to się ma łzy w oczach, słuchajcie, naprawdę jest, to trzeba przeżyć, także zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie byli, chodźcie z nami na drugi rok. Jasiu, która to twoja pielgrzymka halemska? 17. Co roku? Tak. Dlaczego co roku się wybierasz na pielgrzymkę? Ten sam mam życiową, żeby iść do Jasnej Góry. Jak idzie się w tym roku? No ja mam wyśmienicie dobrze, tylko trochę zmęczenie mi wychodzi po tylu latach. Pierwszy raz. Weronika, jak samo poczucie dzisiaj? Oj, bardzo fajnie, naprawdę. Twardo się spało, bo na ziemi, ale jest tak, jest bardzo dobrze. A jak nogi? Nogi, kolana ok, ale no blazy są wiadomo. Pani Irko, jak dzisiaj? No...
Słońce dopisuje, pogoda, no, nogi zdrowe, także na razie można spokojnie ruszyć w dalszą drogę i myślę, że dojdę do Częstochowy tak na własnych siłach. Ciężar krzyża, i dotarliśmy do miejscowości Rększowice. Od Jasnej Góry dzieli nas już tylko 15 km. Teraz taki dłuższy, godzinny postój i idziemy dalej, prosto na Jasną Górę. Pani Dana, co dobrego przygotowałeś się na pielgrzymkę? No, dzisiaj mamy chleb z tłustym. Herbatka, kawusia. Wystarczy dla wszystkich? Myślę, że tak. Jak nie będą po dużo brali, to tak. Co roku przyjeżdżacie w to miejsce z tymi kanapkami, z herbatą, z kawą? No ja jestem trzeci raz. Teraz z nami pani Urszula i pani Agata. Same osobiście smarowałyście te wszystkie kanapki? Tak, tak. I robiłyśmy ten smalec też. Same robimy smalec, wszystko robimy same. Jak to się stało, że wy tu co roku przyjeżdżacie? To się zaczęło już dawno. To jeszcze nasze koleżanki, myśmy nie jeździły. To już to tak zaczęło. No to już no, z 15 lat na pewno, albo dłużej nawet. No i tak się, jak był tak stan wojenny, nie można było nic kupić gdzieś, nie? No to zawsze dojeżdżali z jakimś prowianty i od tego czasu tak to zostało i jest. Nie przeszkadzają.
dzisiaj? Lepiej niż wczoraj, czy trudniej? Lepiej niż wczoraj, bo jest jeszcze lepiej, jeszcze chłodniej. A nogi bolą? No już mniej niż wczoraj. Wyspany? Nie. A gotowy, żeby dojść już na Jasną Górę? No tak, średnio. To jest jednak fajna przygoda. Zawsze można kogoś poznać więcej. No i z kuzynką idę to jednak tak raźniej. Adaś, kogo pozdrawiamy? Pozdrawiam mojego taty oraz moje dwie babcie, które są w domu. I z wielką chęcią na pewno by szły, gdyby były młodsze. Macie, który raz idziesz na pielgrzymkę halemską? Drugi raz. W tamtym roku byłeś pierwszy raz? Nie, ja pierwszy raz byłem na 30, na tej jubileuszowej takiej. Kto cię namówił, żeby znowu pójść? No w tym roku to moja była. To ja sobie tak wymyśliłem, razem tam namówiłem wujka, mama też się dołączyła i idziemy. Monika, która to twoja pielgrzymka i jak się idzie w tym roku? Jest to moja piąta pielgrzymka, idzie się bardzo fajnie, przyjemnie, nogi o dziwo nie bolą. Losów też jako tako nie ma. Tyle. Pozdrawiamy kogoś? Pozdrawiam mamę, która obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Przy okazji składamy serdeczniejsze życzenia. Całą rodzinę księdza Jersza, księdza Myśliwca i cały nasz KSM Kłodnicki. Bogusia, która to twoja pielgrzymka? Szósta. Dlaczego co roku chodzisz? Dlaczego z tego chodzę? Żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, to generalnie trzeba chociaż raz iść i zobaczyć, jak tutaj jest, jaka jest atmosfera, jacy są ludzie. To jest takie przeżycie, takie odbudowanie więzi z Panem Bogiem i zadanie sobie wielu pytań i uzyskanie na te pytania odpowiedzi. I no, myślę, że warto pójść, dlatego też co roku coś mi to daje, jakieś takie naładowanie akumulatorów. I to jest chyba główny powód tego wszystkiego. Zawsze jest jakaś intencja. Jak jest w tym roku? W tym roku jest bardzo wesoło, bardzo ciepło. Bardzo ciepło. Ogólnie ciężko się nie idzie mi osobiście. Jakichś takich większych kontuzji nie ma. Ale jest super. Zajmujecie się głównie podczas drogi śpiewaniem i tym, żeby zachęcić do śpiewania całą pielgrzymkę. To jest trudne, żeby wszyscy śpiewali? Czy raczej jak zaczynacie, to cała reszta się przyłącza? Znaczy, jak wiadomo, to też da się wyczuć. Jak my jesteśmy zmęczeni, to większość też to wyczuwa i też są zmęczeni i to śpiewanie jest słabsze. Ale jeżeli mają śpiewniczki, są chętni, staramy się jak najlepiej, potrafimy zachęcić i dajemy z siebie wszystko. I myślę, że tutaj ludzie też głównie po to idą, żeby pośpiewać, bo kto śpiewa, ten się dwa razy modli. Ostatni dzień już niedaleko na Jasną Górę. Jak jest dzisiaj? Pogoda trochę się zmieniła. Pogoda się trochę zmieniła. Najważniejsze, że jest chleb z tłustym, tradycyjny już z Halemby. Tutaj nasze kochane panie jak zawsze przywożą. Jesteśmy w Rększowicach, trochę inaczej niż w zeszłych latach, nie w Chutkach. No jest dobrze, czekamy co z tym deszczem będzie na razie, trochę kropi. Ale Pan Bóg jest wielki, działamy. Teraz był najdłuższy odcinek dzisiaj. Jeszcze trochę jesteśmy w Częstochowie, jak Pan Bóg pozwoli. Jest pięknie, naprawdę jest dobrze, Pan Bóg działa. Ludzie radośnie, zadowoleni. Wielkie Boże rzeczy się dzieją, to też mogę śmiało powiedzieć. Tyle no, pyszny chleb z tłustym, naprawdę polecam. I jakie jeszcze plany na dzisiaj w Częstochowie? Co jeszcze dzisiaj do wieczora? Dzisiaj się nic oficjalnie właściwie nie dzieje. Dochodzimy i tyle. Każdy się rozplanowuje w domu pielgrzyma, rozlokowuje się dla chętnych, apel o 21 w kaplicy już, tak? Potem tradycyjna dziura, zabawa w dziurze po apelu, a to też nie jest obowiązkowe, więc kto chce po prostu, a jutro już dzień halemski z tymi wszystkimi punktami, które będą tak jak to zapowiadaliśmy. Czyli zapraszamy mieszkańców Halemby, żeby jutro razem z nami od 9:30. Wszyscy mieszkańcy Halemby, jeśli kogoś nie będzie, to prawie że grzech, zaniedbania. Więc słuchajcie, jutro kochani, cała Halemba przyjeżdża na Jasną Górę, na Dzień Halemski. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam w imieniu wszystkich pielgrzymów, którzy teraz tu stoją i odpoczywają w Rększowicach. Pozdrawiamy. Ładnie taki zielony, miała taką buteleczkę. To jest. Dobra, słuchajcie. Druga łapa. A to ja też Była. Tutaj. Łapa. Czekam od ciebie. Odejdę. Dobrze. Dobrze.
Jasiu, nie chowamy. Nie ma co mówić. Jasiu, ale nie iść w środku, tylko na bok. To jak na bok mam iść? Jasiu, na bok! Zejdź na pobocze. Okej, i wszystkie osoby, słuchajcie, przygotujcie. Łapki. Jesteś łapki twoje. Jestem twoją matką, szesną. Majcie, szesną. Dawaj, dawaj, mocno. Ja jeszcze. Ale, słuchajcie, nie blokujemy. Nie. Baby, jesteśmy. Ciszę się, aby pośród dnia Boga, a ja zobaczysz, że Pan także umiłował Ciebie i wybierz tak. To nasze czwarte spotkanie z widzami telewizji Sfera trwa trzeci dzień 34. Halemskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Do Jasnej Góry pozostało już tylko 8 km, a my jesteśmy przed ostatnim przystankiem. Tym razem nasi pielgrzymi zatrzymają się w Dźbowie i stamtąd już prosto na Jasną Górę. Tak jak mówiłem, to już tylko 8 km, więc idziemy do ostatniego postoju na trasie halemskiej pielgrzymki. Ja już sobie nie wiem czego dumać. Zdrażcie życie twoje, to tak, co ty tak skręcasz tą liczbę? Słuchajcie, pomóżcie Tomkowi, bo on tu biedny coś. Przecież Coca-Cola nie jest taka zła, tu lek, bo... Ja, fajnie. No to jak do tego ci była? To niech nas usłyszą generalnie, a jeszcze bym prosił, nie wiem czy mnie słyszą, ale kierujący ruchem, jakby nam powiedzieli, o której dochodzimy z powrotem z Dźbowa. Ja, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Życiodoma, a serca w jakim mieć wszystkich ludzi. Ania, rozmawialiśmy przed wyjściem. Jak ci upłynęły te 3 dni w drodze? Niesamowicie szybko. To jest ta pielgrzymka, która błyskawicznie mija. Ani się nie zorientowałam, no już jesteśmy 8 km od Jasnej Góry. No właśnie, co się czuje 8 km od Jasnej Góry? To takie dodatkowe siły tutaj przychodzą na tym postoju, że chce się iść dalej? Już na pewno przychodzą dodatkowe siły, to na pewno, że jest taka mała radość, także jeszcze tylko te 8 km. Ale wydaje mi się, że te największe siły to przyjdą już po tych szlabanach, co są wiadome, tak, o które są toczone zakłady, czy będą otwarte, czy zamknięte. Dzięki. Chyba, że jeszcze kogoś pozdrawiam. Chciałam serdecznie pozdrowić całą rodzinę, chłopaka i specjalne uściski przesyłam do mojej bratanicy Paulinki, która w zeszłym tygodniu skończyła 9 miesięcy. Paulinka, ciocia cię kocha. To życzymy smacznego, cioci. Dziękuję. Pani Justyno, która to pani pielgrzymka na Jasną Górę? To jest moja 4. pielgrzymka. Jak się idzie w tym roku? No w tym roku dosyć ciężko. Nogi bolą? Bolą nogi i właśnie tak podjeżdżam, więc nie do końca tak idę cały czas. Co się czuje 8 km przed Jasną Górą? Są te dodatkowe siły, jest już ta radość, czy to jeszcze kawałek? No jest już radość, dodatkowe siły na pewno też będą, więc myślę, że bez problemu dojdę. Mimo wszystko, mimo moich problemów z nogami. Idzie pani 4. raz. Co sprawia, że się już pani kilka razy na tą Jasną Górę wybrał? No to, że... No to jest po prostu... Zawsze jest jakaś intencja, zawsze jest za co dziękować i to jest głównie o to, że po prostu robi się wszystko, żeby iść na pielgrzymkę. Pozdrawiamy kogoś na Halembie? No rodziców, męża, teściów i znajomych.
Gosia, która to twoja pielgrzymka na Jasną Górę? Pierwsza. No co sprawiło, że się zdecydowałaś, żeby wybrać się pieszo? Namówiła mnie koleżanka z przedszkola, która idzie tu już po raz 8. No jak się idzie, jak wrażenia po tych 3 dniach już wędrówki? Bardzo dobrze, jak widać po nogach. Wytrzymuję. Mam dużo siły jeszcze, więcej psychicznej niż fizycznej, ale jest dobrze. 8 kilometrów przed Jasną Górą. 7,5. 7,5. Dużo osób mówi, że to jest taki moment, kiedy te takie dodatkowe siły się pojawiają, że już łatwiej się będzie teraz szło. Jest coś w tym? Na pewno. Z każdą chwilą, jak jest coraz bliżej, to jest coraz lepiej. Nabierać takiej pewności, że się coś w końcu zrobiło, takiego porządnego, że się da radę i ma się dużo sił. Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiamy wszystkich z przedszkola numer 39. Zdrowienia dla sfery. Schodzimy na prawo tutaj. Samochody jeżdżą cały czas. Jeśli można prosić transparent gdzieś do przodu, tak? Całkowicie do przodu.
24. Halemska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę właśnie tutaj dotarła. Wyruszyliśmy w poniedziałek o godzinie 8 rano spod Kościoła Bożego Narodzenia w Halembie i teraz na Jasnej Górze zegar wskazuje godzinę 16:45. Jest środa i dotarli wszyscy w komplecie. 250 osób na Jasnej Górze. Halemska Pielgrzymka właśnie dotarła do celu. Jesteśmy! Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu! Była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Panu, kochani! Chwała Panu! Doszliśmy. Bogu dzięki, bardzo dziękuję, jestem szczęśliwa. No na pewno góra pomogła, to znaczy Boża opatrzność. Dziękuję bardzo. Słów brak, no na pewno. Szczęśliwy, że dotarłam. Całą drogę szłam, nie jechałam. No szczęśliwa jestem, że doszłam. Ostatnim sił przyszłam, ale szczęśliwa jestem, że mogłam dojść. To nie da się opisać, jakie przeżycie jest. Nie mogę już mówić. Brak mi słów. Ciężko mi się szło bardzo. Ale udało się. Udało za pomocą koleżanek, co mnie dowlekły, bo już nie miałam sił. Serdecznie dziękuję za to kolejne opieczętowanie poprzez pielgrzymkę na to miejsce wspólnot parafialnych na czele z waszymi kapłanami. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wspólnotom, które stanęły dzisiaj na modlitwie na tym miejscu, zwłaszcza poprzez troskę o życie.
34. Halemska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę dotarła. Tutaj nocują nasi pielgrzymi w domu pielgrzyma, który za moimi plecami. Teraz odpoczywają, ale punktualnie o godzinie 21 spotykamy się na apelu jasnogórskim, a zaraz później jeszcze odrobina dobrej zabawy tutaj w okolicach domu pielgrzyma i tam też za moment będziemy. Ciebie, Panie, i uwielbiam. Znoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe. Chwalę Ciebie, Panie, i uwielbiam. Znoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe. Powielbić Ty, wielkie dzieła czynisz dziś. Nogi trochę bolą, ale jestem zadowolony, że jestem czwarty raz na Jasnej Górze. Chciałem jeszcze raz pozdrowić wszystkich pielgrzymów, że wszyscy dotarli na Jasną Górę, do Matki Boskiej Częstochowskiej. I chciałem jeszcze raz pozdrowić z naszego ośrodka całą drugą grupę i naszych opiekunów. Pójdziesz w przyszłym roku? Pójdę. I zabieramy cały ośrodek? Zabieramy. I pozdrawiamy. To pozdrawiam telewizję Sferę, całą... i całą Polskę, i całą naszą ekipę, jak jesteśmy tutaj w Częstochowie. Tak naprawdę to nie dowierzałem, że dotarłem, bo jest to mój pierwszy raz tutaj do Częstochowy. I no, prawa noga lekko boli, taka mała woda się pojawiła, ale rzeczywiście no, nie ma chwały bez cierpienia. Jakieś tam małe cierpienie jest. Każdy z nas tutaj, no, oprócz swojego bagażu, który był wieziony przez kierowcę, ciężarówki, niósł także swój plecak z jakimś tam prowiantem, czy też wodą, która jest bardzo potrzebna, ale też każdy niósł swoje intencje. Tych intencji ktoś ma więcej, ktoś ma mniej, ktoś dziękuje Panu Bogu, ma jej tak samo, ktoś prosi o jakieś łaski. Ktoś po prostu przychodzi, bo pragnie tego, że tu przyjść. I co jeszcze? No i co czułem? Taka wielka radość, Boża radość, że dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego, dlatego to dla nas też nie ma nic niemożliwego. Inaczej się to... Niech wszyscy będziemy do góry! La, 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 la.
Tak się bawi Halęba 1, Halęba 2 i Kłodnica. To już na Jasnej Górze. Trzeci dzień 34. halemskiej pieszej pielgrzymki dobiega końca. Dobiega też końca nasza wizyta tutaj, ale od jutra razem z Państwem na Jasnej Górze i z halemską pielgrzymką będzie Rafał i Sebastian. My z Agnieszką już się żegnamy. Dziękujemy Państwu za to, że byliście z nami. 34. halemska pielgrzymka dotarła na Jasną Górę i jak Państwo widzą i słyszą, bawi się w tradycyjnej dziurze. Bawi się świetnie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia. Jest taki jeden dzień w roku, kiedy Częstochowa ponownie przeżywa potop. Takim dniem jest Dzień Halemski na Jasnej Górze. Dzisiaj do 260 pielgrzymów, którzy pieszo dotarli na Jasną Górę, dołączyło kilka tysięcy mieszkańców Rudy Śląskiej. Już za kilka chwil na jasnogórskich wałach rozpocznie się Droga Krzyżowa. To przede wszystkim czas modlitwy i refleksji. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie moi kochani na naszym wspólnym dniu halemskim, który dzisiaj chcemy rozpocząć od nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Bardzo się cieszymy, że jesteście, że tak bardzo licznie zgromadziliśmy się wszyscy na tym nabożeństwie. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Chcemy iść z Jezusem Chrystusem. Chcemy Jemu towarzyszyć, tak jak to czynimy przez całą pielgrzymkę. Teraz, w tej chwili szczególnie, chcemy towarzyszyć Jemu w tej drodze krzyżowej. Chcemy jeszcze raz te wszystkie tajemnice uobecniać i przeżywać je. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich, kochani, do wspólnej, głębokiej, żarliwej modlitwy. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Rozpoczyna się ostatni etap zbawczej drogi Chrystusa, wiodącej przez śmierć do życia. Tą drogą pójdą za Nim wszyscy, którzy chcą żyć. To jest nasza droga. Droga tych, dla których po chrzcie nie może być innych dróg wiodących do szczęścia i chwały dzielonej z Chrystusem zmartwychwstałym. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Właśnie przed chwilą zakończyła się Droga Krzyżowa na Wałach, w której uczestniczyło ponad 1000 halemskich pielgrzymów. Teraz wszyscy w skupieniu udają się do kaplicy cudownego obrazu, gdzie wkrótce rozpocznie się Eucharystia. Radośnie i z wielką, głęboką wiarą ofiarowi księży proboszczu Ryszardzie bardzo proszę o przewodniczenie tej Eucharystii. Imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludzi, zbezczeszczone przez was pośród nich. Moim ludem, a ja będę waszym Bogiem.
Księże Karolu, czym dla księdza jest Dzień Chelemski na Jasnej Górze? Najłatwiej byłoby powiedzieć, jest tym, co widać, czy tym, co przeżyliśmy przed chwilą. Dzień Chelemski to dzień, jak to popularnie nazywamy, dzień takiego potopu chelemskiego na Jasnej Górze, czyli jest to przede wszystkim dzień wspólnoty, tak sobie myślę. Dzień wspólnoty trzech chelemskich parafii, Chalemba 1, Chalemba 2 i Kłodnica. Jesteśmy tu wszyscy razem czuć takiego wielkiego ducha jedności, ducha wspólnoty, ducha radości, ducha modlitwy. Myślę, że też słowa nie wystarczą, te, które ja teraz mówię. Tam trzeba po prostu być i to zobaczyć, tego doświadczyć. Jasne, że warunki zewnętrzne są ciężkie, bardzo ciepło, duszno i tak dalej, ale jesteśmy razem, przyjeżdżamy tu z konkretną intencją, przyjeżdżamy w tym celu, aby nie tyle pokazać się, co modlić się przede wszystkim razem, jako wielka wspólnota wszystkich chalemskich parafii. Droga Krzyżowa na Wałach ma tutaj unikalny, taki bardzo inny charakter. To jest dobre pytanie. Ja właściwie od dziecka sam się zastanawiam, czym tutaj wyróżnia się ta droga krzyżowa na Wałach. Właściwie nie wiem. Próbuję to do dzisiejszego dnia jakoś na to pytanie sobie odpowiedzieć, zrozumieć to. Zawsze mnie tu ciągnie na tą drogę krzyżową. Teraz trochę inny sposób, bo mam też okazję ją prowadzić. Powiem szczerze, nie wiem. Naprawdę nie wiem, co w niej jest takiego szczególnego, że akurat tu człowiek chce być, akurat tu na Wałach tą drogę krzyżową przeżywać. Pewnie, jak sobie myślę, sama droga krzyżowa ma to do siebie, że jest niesamowicie ważnym nabożeństwem, które przypomina i uobecnia to, co stało się 2000 lat temu na drodze krzyżowej z Jezusem, więc pewnie i dlatego właśnie. Przed chwilą zakończyła się Eucharystia. Kiedy ksiądz stanął już w prezbiterium, popatrzył na tych wszystkich ludzi, którzy tutaj doszli pieszo lub przyjechali dzisiaj, co ksiądz wtedy sobie pomyślał? Radość i ulga, to na pewno. Radość z tego, że jesteśmy, że możemy się razem modlić. Ulga, gdzieś tak to rozumiem, że bezpiecznie wszyscy dotarliśmy. Ulga, taki pokój w sercu, że jest dobrze, znowu jesteśmy razem, że Chalemba nie zawiodła, jeśli tak można po ludzku powiedzieć, że tutaj wszyscy chcemy być. To taka ulga w sercu i pokój właśnie z tego powodu. Jak głębokie to jest doświadczenie duchowe, nawet dla księży, czy też innych uczestników pielgrzymki, samo przybycie tutaj do Częstochowy? Jeśli mógłbym powtórzyć pytanie, bo nie ma problemu. Jak głębokie to jest przeżycie dla księży, czy też dla innych uczestników pielgrzymki, to samo przybycie tutaj do Częstochowy? 3 lata nie starczyło mi, żeby się tego nauczyć. Ciągle się tego uczę na nowo. Głębokie z tego względu, tak jak mówię, ponieważ jest to wspólnota. Głębokie też z tego powodu, że my nawet przerywamy swoje urlopy po to, żeby tutaj być. Żeby jako kapłani, jako pasterze tych, którzy zostali nam powierzeni z radością, prowadzić ich dalej. Akurat teraz w taki sposób. Różne są sposoby, żeby do Pana Boga dochodzić, prowadzić. Pielgrzymka jest bardzo ważnym takim sposobem. Wiele parafii przecież pielgrzymuje, my też pielgrzymujemy. I ponieważ to jest ta parafia, a nie inna, te parafie, a nie inne, które mają swoją specyfikę pielgrzymkową, więc to też tutaj mi się rodzi taką, jak to powiedzieć, z tego wypływa pewna głęboka wiara, którą widać, po prostu widać. Mi to ciężko nawet słowami do końca opisać. Tą wiarę widać w tych ludziach, kiedy przychodzą, przyjeżdżają tutaj z radością, modlą się. To my się jest. I my też jako kapłani chcemy tutaj przyjeżdżać, chcemy z nimi być. Nie, my ich absolutnie nie chcemy zostawić samych. Nigdy. Wygląda na to, że to już ostatnia księdza chelemska pielgrzymka. Łezka się kręci wokół? Łezka się kręci bardziej w sercu może niż wokół. Patrzę sobie na datownik. Mamy 23 sierpnia, czyli zostało mi 8 dni jeszcze chelemskich. Potem zacznie się już inny etap mojego życia, więc jest to dopiero druga moja pierwsza pielgrzymka, a jednocześnie ostatnia. Więc Bogu dzięki za to pielgrzymowanie, które mogłem tutaj przeżywać, za tym z Chalembą. Dzięki wszystkim za to, co mogłem tutaj z Wami, kochana Chalembo, Kłodnicę przeżywać. Dzięki wszystkim kapłanom za wszystko zapłać. To na koniec, atmosfera na pielgrzymce. Każdy podkreśla to, że ta atmosfera jest wyjątkowa, niecodzienna. Widać tutaj dary Ducha Świętego i to, że po prostu Bóg działa. Proszę coś więcej na ten temat powiedzieć, bo ksiądz pewnie może tutaj sypać pewnymi przykładami. Czy przykłady, to znowu trzeba by było po prostu na własne oczy zobaczyć. Myślę, że dla mnie, jako dla księdza, takim najważniejszym wymiarem są rozmowy z tyłu, jak to nazywam sobie. Kiedy idziemy pielgrzymką, modlimy się, codziennie jest konferencja, Słowo Boże głoszone do Ewangelii, ja potem robię taki czas ciszy, 10 minut ciszy, kiedy człowiek ma czas przemyśleć pewne sprawy swoje w sercu, a potem zapraszam, kto byłby chętny, do spowiedzi czy na rozmowę do tyłu, z tyłu kolumny pielgrzymkowej. I tylko tyle mogę powiedzieć, tam dzieją się cuda. Tyle, więcej jako ksiądz nie mogę powiedzieć. Księże proboszczu, kolejna pierwsza chalemska pielgrzymka dotarła na Jasną Górę. Dzisiaj mamy kolejny chalemski potop tutaj w Częstochowie. Jak ksiądz na to wszystko patrzy?
moja szósta, w ogóle 34, także 28 beze mnie, ale myślę, że z każdym rokiem potwierdzamy naszą siłę. Ja jestem szósty raz, ale za każdym razem jakoś to troszkę inaczej przeżywam. W tym roku zaskoczyła mnie mile ilość przyjętych komunii świętych. Powiem szczerze, że Paulini byli zaskoczeni, bo zabrakło komunii. Musieliśmy iść do kaplicy innej, do Wieczernika, po Najświętszy Sakrament. Także ja myślę, że nie żyjemy w życiu ilościami, ale one tutaj o czymś świadczą, o czymś mówią. 6 autokarów z naszej Halemby, 2. Ksiądz proboszcz z jedynki mówił 5 od niego, plus kłodnica, nie wiem ile. Powiedzieliśmy tutaj, że około 1000 jest nas, ale to było o wiele więcej. Właśnie ksiądz, takie wrażenie, że tutaj, gdyby się nie odwrócić w lewo, w prawo, to widzicie po prostu twarze z Holendy? Tak, ja aż niekiedy tęsknię, żeby mieć minutę dla siebie. ale nie, to jest cudowne, naprawdę cudowne. Gdziekolwiek jesteśmy, gdziekolwiek się zatrzymamy, słyszymy nasze śląskie szczęść Boże. I to jest fajne. Zakończyła się już Eucharystia przed cudownym obrazem. Obecnie pielgrzymi spędzają czas ze swoimi rodzinami, a o godzinie 14 wszyscy spotkamy się w sali ojca Kordyckiego na tradycyjnej zabawie. Ludzie, ludzie,
Pięknie zakończyła się zabawa w sali ojca Kordeckiego. Teraz halemscy pielgrzymi udadzą się na zasłużony odpoczynek, natomiast dzień zakończą czuwaniem przed cudownym obrazem. Trzydziesta czwarta halemska piesza pielgrzymka na Jasną Górę właśnie opuszcza Częstochowę. Na to uwaga! Słuchajcie, riksza niech już wyjedzie. Ruszamy, ruszamy! Transparent, poczekajcie chwila na riksza! Nie lećcie zaś tak! Tupy dobrze rozstawione? Odeptaj księdza! Tak, słuchajcie, halemba ruszyła. Zaraz się dogadamy, zgadamy jeszcze. Mamo, idę już, wiesz, przyjdę dzisiaj na kawę. Przyjdę na kawę. Przyjdę. Musimy sformułować jakoś. Żyjecie panowie? Halemscy pielgrzymi po wyjściu z Jasnej Góry zaliczyli już pierwszy przystanek. Jesteśmy w Dźbowie. Właśnie rozpoczyna się Eucharystia. Oh,
Panie halemscy pielgrzymi. Nie wiem, czy się wolą. Kanapeczki przygotowane rano, wcześnie. Bardzo wcześnie, jak dzisiaj. Wcześniej, czyli o której? No tak, przed 6 wstaliśmy. Tak, stosunkowo za wcześnie. Bardzo krótka była ta noc, te godziny. No ale idziemy dalej. Właśnie, ta droga do Halemby jest trudniejsza niż ta do Częstochowy? No na pewno trudniejsza, bo jak się idzie do Częstochowy, to się ma tą motywację, żeby dojść. Teraz no już motywacje może mniejsze, ale chęć na pewno duża. I baterie na pewno naładowane na cały rok? Na pewno tak, na cały rok, do następnej. Wojtek, a co ty dobrego pijesz na śniadanie? Kanapeczki zrobione przez kuzynkę. Właśnie, myślałem, że sam nie robiłeś tych kanapeczek. Kuzynce wypadałoby pewnie podziękować za te kanapeczki, ale tutaj pytamy też wszystkich o to, co sobie zamarzą, myślą na ten obiad niedzielny, czy też kolację jeszcze sobotnią. Na co ty masz ochotę? Na rosół z makaronem, albo w moim wydaniu makaron z rosołem. Również i na łazanki. Jeżeli mama to słucha, to ja chcę łazanki. Co bym chciała? Może być schabowy, surówka, jakieś ziemniaczki z sosikiem jasnym, bądź nie wiem... No, albo ciemnym też, jakieś krokie, coś... Rosół, w sobotę mamo rosół, w sobotę rosół, proszę o rosół mamo w sobotę. Pozdrawiam rodziców w ogóle swoją drogą, serdecznie, kochamy was. Znaczy się Bartek gdzieś tam poszedł, ale w jego imieniu kochamy was bardzo, no. Sprawnie. Nie. Rękrzywice już nie daleko. Nie, dziękuję. A jest pan Piotr w ogóle i Bartek? Co tam było, panie Piotrze? Dobrze, kochani, riksza wyjeżdża, jeśli do tego możliwe. Polska pielgrzymka opuściła już Dźbów. Kolejny przystanek to Rękrzowice. Ojcze, liczę na miłość Twą, liczę na siebie, Ojcze.
Ave Maria, bądź pozdrowiona nam, Królowo wszystkich ludzi. Ave Maria, Ave Maria, Twoja dobroć w sercach naszych miłość wzbudzi. My zawsze chcemy Ciebie naśladować. Nie daj mi karty. Żyć od nowa, a serca w jakim mieć, jak lili kwiat. Ave Maria, Ave Maria, bądź pozdrowiona nam, Królowo wszystkich ludzi. Ja się z paniami przywitaj, bo to zaczęło się witać. Proszę? Gdzie ksiądz jeszcze się witać? Z paniami też. No to spokojnie. A potem to teraz strzeże, wiesz? Ponad dwugodzinnej wędrówce halemscy pielgrzymi dotarli do Rększowic. Teraz czeka ich ponadgodzinny odpoczynek. Jak się czujecie po dotarciu do Rększowic? Koleżanka? Super. Wiemy, że jest super, tak ksiądz Karol zawsze powtarza. Może jeszcze coś więcej? Po stopach widać, że jest ciężko, ale daje radę. Pomoc medyczna się sprawdza. Pewnie. Chłopcy są najlepsi. No panie też oczywiście, ale Wojtek i Karol są najlepsi. Pozdrawiamy. Właśnie, kogo jeszcze chciałabyś na koniec pozdrowić? Rodzinę, bo zapomniałam ostatnio. Mamo, tato. To jeszcze raz zapytam o samopoczucie. Dobre. Jakieś problemy, blazy i tak dalej? Co? Ale wiadomo, coś za coś jest. To na koniec kogo chciałby pan pozdrowić? Rodzinę, znajomych, najbliższych. No i to wszystko. I zaprosić na następną pielgrzymkę. Warto pójść? Warto. Warto. Dlaczego? Dlaczego? Duże przeżycie. Dużo znajomych się spotyka. W ogóle. To jest takie wydarzenie, które później się pamięta do końca życia, prawda? Tak jest, do końca życia. To jest naprawdę przeżycie. Jak się wchodzi na tę jasną górę, to jest dopiero to, czego się chce. Druga Karina, jak samopoczucie? Super, jak na razie dopisuję, także oby tak dalej. Forma? Bardzo dobrze, naprawdę idę 8 raz i w tym roku najlepiej, aż się dziwię, że tak dobrze. Także oby tak dalej
i mogę dalej. Jesteś już wprawiona w pielgrzymkowych bojach. Co sprawia, że co roku wybierasz się jednak na Jasną Górę? No ta atmosfera po prostu nie tak sprawia to wszystko, że wraca się. Jak się już pójdzie raz, to ciągnie. Kogo na koniec chciałabyś pozdrowić? Rodzinę oczywiście, znajomych, przyjaciół, wszystkich z przedszkola 39 i wszystkich, którzy nie mogli iść w tym roku i chcieliby iść. I Rafała. I Rafała oczywiście też. Bardzo dobre, dobre. Blazy, odciski? Na szczęście nic z tego, chyba nie grzeszyłam w tym roku. Która to już pani pielgrzymka? Trzecia. A z córką druga. Dlaczego już trzeci raz zdecydowała się pani pójść na Jasną Górę? To takie bardzo osobiste pytanie. Chyba je pozostawię sama sobie. Nie odpowiem na nie. Dobrze, a co panią przyciąga właśnie na Jasną Górę? Tak, koleżanka dobrze podpowiada. Atmosfera harlemskiej pielgrzymki. Co jest takiego wyjątkowego w tej atmosferze? Ludzie. Ludzie, którzy się tutaj spotykają. I ksiądz Karol. Niesamowita postać. Naprawdę, tak. Takiego księdza jeszcze w swoim życiu nie spotkałam. A na koniec kogo chciałaby pani pozdrowić? O, pozdrawiam całą swoją rodzinę, syna Nikodema, który tam chyba już z utęsknieniem na mnie czeka. No i wszystkich znajomych. Galdono, jak samopoczucie? Super. Wiemy, że na pielgrzymce jest super. Jakieś blazy, odciski? Dużo blaz, dużo odcisków, dużo bólu, dużo potu, strachu, ale jest fajnie. Dużo bólu, strachu, potu. Więc dlaczego warto iść na harlemską pielgrzymkę? No bo jest super. Atmosfera niesamowita? Bardzo. Ludzie? Ludzie, jak widać, super. To na koniec, kogo chciałabyś pozdrowić? Chciałabym pozdrowić rodziców bardzo gorąco, szczególnie tatusia, który ma dzisiaj urodziny. Chciałabym mu życzyć dużo zdrowia i opieki Matki Bożej. Tatuś, dla ciebie. Jak wiele pracy potrzeba, żeby później takie cuda przygotować, które tutaj mogliśmy wcześniej podziwiać na stole. No niestety pielgrzymi mają ogromny apetyt, są też spragnieni, więc wszystko zniknęło w mgnieniu oka. O piątej rano wstajemy, no ale nadążamy, wszystko robimy. Już pusty stół wcześniej, żeście mieli przyjechać, że z pomidorkiem, ze syrem było. No. Wszystko zjedzone, wszystko poszło. Wiele pracy kosztuje to, żeby sporządzić takie rarytasy. Ale dajemy rady. Jest super, jak to ksiądz Karol mówi, jest super. Czego należałoby na tym ostatnim odcinku już do Halemby życzyć halemskim pielgrzymom? No, wytrwałości, by doszli. Żeby nie było burzy. No, żeby nie było burzy. W halemskiej pielgrzymce bardzo sławny jest chleb z tłustym, czy jak to woli, ze smalcem. To może nawet przyjedziemy, skusimy się. Jaki jest sekret na taki najlepszy śląski chleb z tłustym? Szpirka, jak my to mówimy, i trochę wędzonego, no i posmażyć i więcej nic. Przyprawy? Nic, żadnej przyprawy. Ja nie daję żadnej przyprawy. To jest najlepsze tłusty. No. Dlatego jest takie dobre. Tak. No, widocznie. Po naszemu, jak się kiedyś robiło. Pani już tutaj wspominała, że wstajecie bardzo wcześnie rano, żeby przygotować te wszystkie smakołyki. Jak to się odbywa? Jedna osoba kroi chleb, druga go smaruje? Chleb mamy pokrojony, bo to państwo Gerlach dawają chleb. No a my tak, trzeba wodę ugotować na herbatę, to już dzień naprzód, zaparzyć tą herbatę, ponalewać, poprzygotowywać. No i to tak nam zajdzie, nie? Trochę się w domu zrobi już, a resztę już potem na probostwie robimy, nie? Kromek został przygotowany. Ktoś to liczy? Teraz na pierwszym przystanku 8 chlebów. 8 chlebów, 6 kilo pomidorów i 3 takie. I jeszcze mieliśmy z białym serem, nie? I ze szczypiorkiem. Uczestniczę w łańcuchu swego rodzaju. Jak widać, kontuzjowany Wojtek ma masowane kolano i jednocześnie opatruje poszkodowaną Marzenkę. Wymasowaną Marzenkę. Dobrze, nie wnikamy w szczegóły. Tutaj mamy przedstawicielkę Centrum Medycznego. Widzę, że bardzo dobrze jej to idzie. Jakie kontuzje najczęściej odnoszą pielgrzymi? Nogi, przeważnie kolana, kostki, łydki. Jeżeli chodzi właśnie o taką już ostatni etap tej wędrówki do Halemby, na co powinni uważać? No głównie na mięśnie, nie? Bo są podnaciągane, sztywne, bolą. Jakiś pomysł na to, żeby jednak zregenerować jak najszybciej siły? Masaż. Czyli można tutaj podchodzić? Tak, jasne. Dawaj.
Pialne pytanie na początek. Ten krzyż jest ciężki? No, krzyż jest ciężki, bo to jest twarde drzewo i reszta wszystko jest mociężne, nie? No już próbowali niektórzy go chwycić i ręka im poszła na dół, no ale się go niesie, no. Najlepszy sposób na niesienie krzyża, jeżeli chodzi o ten chwyt? No, chwyt. Mieli kiedyś taki pastu, nie z tym, ale ja jeszcze tego nigdy nie próbował, zawsze go nie w ręce. Może to po górnictwie mu tak mi zostało, żeby w rękach. No ale to się przekłodo z ręki na rękę i się idzie. Która to już pana halemska pielgrzymka? 26. 26. Pamięta pan swoją pierwszą? O, pierwszą to pamiętam. Pod Lubrzą. To już się wydawało, że już normalnie człowiek nie dojdzie, tak, no, że to myśli wtedy nie na trzy razy i no od razu do Lubrzy, nie? No, to było takie, że oby człowieka kliszcze chwyciły normalnie tu w mięśniach, ale później jakoś to się rozeszło i po tym się szło i od tego czasu już tego nie miał nigdy. Pamięta pan, kto wtedy niósł krzyż? Wtedy niosła taką pani Tereska. Już teraz nie chodzi, ale tyle pielgrzymek już miała też, no i tego, no ale już teraz nie chodzi. Czyli pan po prostu po pani Teresce przejął tą schedę i od tego czasu cały czas pan nosi ten krzyż? No tak jakoś wyszło z ministrantów ktoś mi ten krzyż przyniósł i no i tak go mam i tak go cały czas noszę. A teraz się jeszcze okazuje tak, że już też są inni, też nieści młodzi, nie, no to tak, potem każdy, kto tego to chce, no to się dowód im krzyży i nie są. Widać, że to chyba dobrze, że widać następców. Ja, następców są, każdy chce, już każdy tego, już idzie jakiś tam odcinek, to każdy chce go nieść. Teraz zaś też, no, jak nie będzie umieć, to no to zaś się przekazuje i dalej się niesie, nie. No. Już na koniec, co panu daje pielgrzymowanie do Częstochowy? No, to są też takie różne pytania, co daje. Jedni też takie docinki są tego, różnie. Ja po prostu, jakże od pierwszej pielgrzymki zacząłem chodzić, nie wiem, no chcę iść po prostu i wiadomo, że człowiek też nagrzeszy. I do mnie ta pielgrzymka to jest po prostu... jakby to powiedzieć. No po prostu chcę iść, chcę coś zrobić od siebie i chcę po prostu do tej Częstochowy dojść i odrzucą wszystkie roboty, wszystko to i do mnie to jest, na przykład do mnie to jest odłączenie się od reszty życia i no się do tego człowiek, co nie zawsze na to niektórzy mają możliwość i nie mają czasu, nie? A tu człowiek w ogóle wszystko zostawił, wszystkie te problemy, sprawy takie na co dzień i tylko się żyje tą pielgrzymką i to wszystko. I to mnie cieszy i raduje. I, no i dopóki się będzie zdrowie dopisze, to się będzie chodzić. My nadal w Rękrzewicach, halemscy pielgrzymi odpoczywają, wkrótce udadzą się już w drogę. My już państwu dziękujemy serdecznie dzisiaj za uwagę, a halemskich pielgrzymów przywitamy już w Halembie. Thank you.
przez oczu łzy. Wciąż powtarzać, kocham Ciebie, największy siebie oddać Ci. Chcę odjaśnić swe oblicze, chcę obejść przez oczu łzy. Wciąż powtarzać, kocham Ciebie, największy siebie oddać Ci. Ja zamykam peleton. Witamy, witamy. Jezus, ten tek. Wszystkich witać, jesteście super, cieszę się, że
podziękować. Dziękuję za takie piękne świadectwo wiary, za te wypowiedzi, niektóre budujące. Każdy szedł z jakąś intencją i życzę wszystkim, żeby w takim komplecie dzisiaj w większej liczbie jeszcze postawili się na pielgrzymkę za rok. Księdzu Karolowi mam też szczere podziękowania. Jak tak patrzę na niego, to tak jak człowiek guma wygląda. Proboszcz też tak potrafi. Zaczynają to mówić. Jest super słuchać. Brawo, tak się zaprobaszcza. No dobrze, uwaga, nasz kryptonim Mariusz Kokoszko jak normalnie. Brawo!
jeśli właśnie zdecydujesz się na pójście, abyś przeżył piękne chwile z Panem Bogiem, przeżył z nimi wszystkimi, tego ci swojego serca życzę. Okej, okay, pięknie. I obecnemu przy nas o dziecię to Henrykowi Jerzyszowi też chcę też tego zapłać za modlitwę. Przez Leszek Machówka, gdzie jesteś? Jesteś Leszek Machówka, musiał się udać gdzie indziej, no cóż, też chyba. Ale słuchajcie, był to zawsze chwilą. Nasze Leszka też chcę też dzięki. Tyle uśmiechu i on we mnie wniósł, żeby na mnie życzyła dobrze poszła, to też chcę serdecznie zabrać. To co powiem wszystkim i już szybko. Dziękuję! Okej, okay, słuchajcie, ta pielgrzymka nie byłaby sobą, gdyby nie nasi klerycy, dwóch cudownych kleryków, Marek i Bartek, brawa dla nich! Chodźcie klerycy. Słuchajcie, oni też do tego ducha wnieśli, robili za dwóch, za trzech, za cztery. Bo takie dzięki wielkie, abyście też kiedyś mogli takie pielgrzymki poprowadzić tego przy nas, najpierw nie może, jeśli taka wyrawa się będzie. Dzięki Bogu. Dobrze, no i słuchajcie, skarb kościoła, nieocenione, cudowne, wspaniałe, przewspaniałe, najlepsze. A siostra Klara i siostra Bernadetta, brawo na nich! Nie uściskałeś kleryków, zapraszam. Właśnie to klejący sam na pomysłu się uściskamy. Uwaga, zapada cisza. Słuchajcie, więc tutaj się dowiedziałem, jest z nami pani prezydent Czysteczko, tak? Kochane słoneczko, chodź do nas. Gdzie jest pani? Jest z nami słoneczko pani dziedzic, jeszcze lepiej. Zapraszamy panią dziedzic do nas, brawo! Zapraszamy panią dziedzic koniecznie, koniecznie, koniecznie. Proszę pani, czy ma pani pomiesza. Zapraszamy, chodźcie tutaj do pani, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Słuchajcie, chodźcie do nas, chodźcie, nie będziecie tutaj uścisk prezesa musi być. Wyście są moje słoneczka, ja tutaj jedną z was kiedyś powiedziałem. O, widzicie. Tak. A ja proszę bliżej, słuchajcie, musimy się uściskać. Słuchajcie, serdecznie dzięki za wsparcie jakikolwiek, za dbać. Dzięki, że jesteście. Chodźcie. Pielgrzymka 34 jest niezwykle historyczna i niezwykle wyjątkowa.
tym roku po raz pierwszy i pewnie nie ostatni kierowały grupę dziewczyny Marzenka i Monika. Brawo! Dwa miesiące temu, może nawet trzy, powstała taka idea, że dziewczyny będą z nami. I jak się Mateusz Ramil dowiedział o tym, to na mnie powiedział, no co jest, ciągle chcą mieć z nami kierować grupę, chcą mieć na kurs. A on tak popatrzył na mnie swoim wzrokiem i powiedział, na kurs to one mogą sobie iść. Słuchajcie, ale myślę, że teraz, to już drugi raz tego nie powiedział, ani żaden z nas inny. Monika to trochę więcej śpiewała niż leciała, ale też pamiętała się swoje. Ale może to kawał dobrej roboty, wiesz? Brawo, słuchajcie, brawo, najlepszy studiów. Słuchajcie, naprawdę wykonali niesamowicie tą pracę. Bez nich to bezpieczeństwo byłoby bardzo zagrożone, mieli różne też trudne sytuacje. Ja wam w imieniu całej Pekrzynki naprawdę serdecznie dziękuję. Drodzy kierujący, mógł zabrać. Kolejni kochani, niesamowicie ważni ludzie, którzy mi się pomagali. Nasi kochani medyczni, ale stąd poczekajcie. Słuchajcie, bym chciał teraz szczególnie zaprosić takie osoby do środka. Oprócz wszystkich, których bardzo zapraszam. Słuchajcie, niezniszczalna, niesamowita, pełna ducha Bożego. Pani Marysia Rymka! To jest legenda tej piosenki, nie było do harackiej piosenki takiej, jak nie byłaby pani właśnie Marysia. Mógł zapłacić za modlitwę, pani Marysia, za wszelką pomoc. Musiałby wyścisnąć, wycelować. Mógł zapłać. Ojejciu. I życzymy, żeby pani jak najdłużej jeszcze za nie chodziła. Słuchajcie, pani Mariola Bartusek, niesamowita osoba. Bukieci. I słuchajcie, jeszcze taka nowa pielęgniarka, która się teraz będzie wypływała, nasza pani pielęgniarka. Pani Małgosia Komór, zapraszamy!